Zestaw uprawowy. Na czele mamy wałnożowy prokat 3-metrowy, nóż spiralny wyposażony w podwójny tuz, dzięki czemu możemy zapiąć maszynę zarówno na przodzie, jak i na tyle ciągnika. Z tyłu mamy bronę talerzową do ultrapłytkiej uprawy. Jest to model nowy w naszej ofercie. Speed Cutter 3-metrowy, specjalnym innowacyjnym talerzem falistym o średnicy 450 mm. Z tyłu mamy wał uprawowy daszkowy 600. To jest tak naprawdę standardowy, najlepiej sprawdzający się na naszych tutaj wielkopolskich warunkach. Maszyna służy przede wszystkim do ultrapłytkiej uprawy. Możemy nią jechać bardzo szybko, od 12 tam do 20 spokojnie kilometrów na godzinę. Maszyna służy do niszczenia na przykład omacnic, do oszczędzenia wody, paliwa, no i mamy więcej czasu na całą resztę. A w połączeniu z wałem nożowym, który jest tutaj na przodzie, mamy zestaw, który idealnie służy do niwelacji poplonów, siernisk, czy to do rzepaku, zboża, kukurydzy, tak naprawdę do wszelkiej maści poplonów i rodzajów zbóż. Tutaj mamy Deutschfahrera 220 koni, ale przy tym zestawie tak naprawdę spokojnie już sobie poradzi ciągnik 140 koni. Prędkość maksymalna to jest nawet do 20 km na godzinę. Faktyczna, no w zależności od pola, ale może to być 15 km. I jak widać, podcięcie ścierniska następuje na całej szerokości maszyny. Tutaj mamy pług dłutowy U624 o szerokości 3 metry, 7 zębów roboczych, wał kolczasty podwójny, zęby wyposażone w dłuta Extreme produkcji Industriehof. Prędkość myślę, że będzie całkiem znaczna jak na taką maszynę. Głębokość pracy to 45 cm. Tutaj jesteśmy z ciągnikiem Maseya, który spokojnie da sobie radę nawet w najgorszych warunkach. Zapotrzebowanie mocy faktyczne to będzie przy tej maszynie około 200-230 koni.